cześć kochani. Słuchajcie, robimy czytanko dla Bliźniaczek Płomieni i Bratnich Dusz z na on-ona. Eee, i, I co? I najpierw e, rozkład ogólny dla całego kolektywu bliźniaczych, Płomieni i Bratnich Dusz, a później przelecimy przez wszystkie znaki Zodiaku, zobaczymy czy są jakieś jeszcze wiadomości dodatkowe. Dla każdego znaku, dobra? Tak sobie zrobimy. Kochani, ja będę tak mówić, że mi było wygodniej. On, ona. I tak będę w taki sposób o tym, o tym gadać, dobra? Natomiast niektórzy z Was będą musieli sobie tę energię być może odwrócić. I po prostu odwróćcie i nie ma problemu. Tak się czasem zdarza. Wiecie o co chodzi? No dobrze. No dobrze. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. I patrzymy, co tam, co tam. Dobra, kochani. Słuchajcie, co on myśli o niej w tym momencie, teraz, znaczy no teraz, no. w tym momencie, kiedy wy to oglądacie, jak wy to obejrzycie w 2000, nie wiem, 2021 roku, to też będzie, bo to jest na ten moment, kiedy wy to oglądacie. Co on o niej myśli? Uuu, no że jest jego <grytanie> bratnią duszą i że ją kocha. No i że powinni być razem, łączy ich wielka miłość i w ogóle nie wiadomo co. No dobrze. No tak, Sechupisko, myśli. Zaraz zobaczymy, co dalej. Co on do niej czuje? Czuje, że się nie poddaje i że będzie walczył. Uuu. No proszę, no proszę, jak się chłopaki obudziły, nie dziewczęta. Ja pamiętam, że oni to tacy byli trochę przy. Kurde, chciałam brzydkie słowa powiedzieć, a nie powiem. nie P. No, nie, nie, a nie umiem zastąpić jakimś ładnym. Kurczę. No dobra, nie powiem. Tacy troszkę nie za bardzo byli. O. No dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Co chłopisko zamierza wobec niej w najbliższym czasie? Co zamierza? No coś zamierza. Zamierza działać, zamierza coś się zabrać za co, za coś tutaj będzie działało. Będzie się jakoś tutaj, nie wiem ujawniał, czy coś takiego. No dobra, no dobra. Patrzymy, co ona... Zaraz będziemy gadać tak dokładniej. Patrzymy najpierw, jakie karty mamy. Czekajcie, bo co mi wypadło? Wypadła mi karta jakiejś... jakiegoś braku szczęścia. Ech. Co ona myśli o nim? Że nic z tego nie będzie. Uuuu... Uuu, dziewczyneczki, no toście pojechały, no toście pojechały, no bo teraz chłopisko jest, wiecie, gdzie? No, jak to się mówi, w czarnym odwłoku. Jezu, nie, chłopak ja się nie śmieję, ale po prostu, wiecie, co jest zabawne? To, że to jest tak, raz ona tu kocha, tu w ogóle nadzieja, a chłopak tutaj czarny, ten, no, jak to się nazywa, Dark Knight of the Soul, i w ogóle nie wiadomo, co płacze, nie chce baby, a tu nagle odwrotnie. Chłopisko tu robić chce. Ratować, wielka miłość, walczył będzie. A babina E! No, toście się dogadali. No i co teraz? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, ale powiem Wam, porozumionka to tutaj nie mamy. Oj nie. Dobra, co dziewczyna do niego czuje? Co nasza dziewczyneczka czuje do swojego bliźniaka lub bra bratniusia? Wiecie co, nie wiem. Oj, kurczę, dziewczyny, wy musicie być w jakichś innych związkach i po prostu przede wszystkim jesteście jakąś partnerką jakiegoś innego faceta, albo jesteście przede wszystkim skupione na pracy, co by oznaczało, że nie bardzo się skupiacie na uczuciach do niego konkretnie. Ale jest jeszcze druga sprawa. Niektóre z Was uważają, i no, to jest w Waszym sercu bardzo silnie pokazane, że Wy jesteście stabilną stroną w tym związku. Widocznie nie uważacie jego za stabilną osobę, wobec czego nie widzicie, że to się uda. Ma to sens. No, no, jemu się tutaj teraz ubzdurało, że on będzie coś robił. No, czy się to uda, nie wiem, bo wy nie pokazujecie, że się to uda, bo być może nie uważacie, że on jest na tyle stabilny, ale niektóre z was są w jakimś związku albo są skupione na pracy i to jest dla was ważniejsze na dzień dzisiejszy niż on. No. Dziewczyneczki, co wy planujecie wobec swojego y, bratniusia albo bliźniusia? Co planujecie? Nic. Będziecie się martwić. O, dziewczyny, co to w ogóle ma być? Po co się macie martwić? Co będziecie nie spać po nocach, śnić o nim i w ogóle? No to nie wiem. Kurczę, czemu tak? Jaki macie challenge? Jakie jest wyzwanie na ten moment? Wyzwanie dla tego związku na ten moment. Jaki jest, jaka jest przeszkoda? Tak bym to może powiedziała lepiej. Jaka jest przeszkoda dla was na ten moment? O, właśnie. Jaka jest przeszkoda? Uff. Żadna. Jesteście spełnieniem swoich marzeń. Jezu, no to się wam poskładało. A wezmę jeszcze jedną kartę i zobaczymy. Czy coś jeszcze nam się tu pokaże? Jaka jest przeszkoda? Jezu, nie ma żadnej, ale jaja. Upsis! No ja i wiem, co Wam mam powiedzieć. Myślałam, że Wam powiem jakieś dziwne. Rzeczy, ale okej, okay. Kobity pokazują, że nie mają nadziei, że w ogóle nie, tam nic nie będą robić, bo to się nie uda. Ale przeszkoda, przeszkody nie ma, ponieważ ktoś idzie po jakiś nowy początek. No dziewczęta, no chyba się już ucieszycie, ale pamiętajcie, to nie jest dla związków karmicznych. Jeżeli macie związek karmiczny bardzo, bardzo silny i macie silne połączenie energetyczne, i wymyślicie, że wam tu wyjdzie z jakimś narcyzem, że narcyz wraca, jest cudowny i kocha, to nie jest dla związków karmicznych, to się Wam po prostu nie sprawdzi. To jest dla bliźniaczych płomieni i dla bratnich dusz, tych, których łączy miłość romantyczna, oczywiście, jeżeli, jeżeli chodzi o miłość romantyczną, bo są różne bratnie dusze. Kochani, wychodzi na to, że ktoś ma marzenie i idzie je spełnić, co by oznaczało, że tu nie ma przeszkód, bo w tym momencie, no to on idzie. On ma marzenie, on ma pokazaną miłość, ma pokazane, że on się nie podda i że on będzie działał. No ciekawe. Jejku, ale się Wam to pozmieniało. No dobra. Eem, co ja chciałam jeszcze... Aha, rada dla niego. Zobaczymy, czy to się uda w ogóle. No bo to, to że ktoś może mieć taki, taką jakąś tutaj nadzieję i coś tam chcieć, no to to, to jeszcze nie znaczy. Rada dla niego na ten moment... Zaoferować jej coś, powiedzieć, dać, zaoferować. No, oczywiście, jeżeli ona jest w jakimś innym związku, jeżeli to was tutaj, to jest jakąś przeszkodą, że jest inny związek, o, bo nie powiedziałam tego, a może powinna, no na pewno powinnam była. Widzicie, nie wzięłam pod uwagę. A wcześniej mówiłam, że niektóre dziewczyny są w stałych związkach. Jeżeli jest trójkąt i Jedna strona jest w stałym związku, to przeszkodą jest to, że ktoś zaczął nowy początek nie z tą drugą osobą, tylko z kimś innym, i to wtedy jest przeszkoda. I wtedy ta oferta nie ma sensu, chłopaki. No co wam będę mówić? Idźcie do baby, która ma już jakiegoś partnera, jest zadowolona z życia. No nie, bo to nie, nie na tym trzeba budować. Tą waszą miłość, ale jeżeli jesteście we dwójkę, jest, mm, tylko wy. W sensie, że jesteście single i jest to rzeczywiście duchowa miłość. Chłopak ma, to jest ten czas, ma iść i zaoferować jej coś. Oferta. No, kochani. Ym, ma jej coś zaoferować. Teraz, co ona powinna zrobić w tej sytuacji? Jaka jest rada dla części żeńskiej? Przemyśleć to i podjąć decyzję. Czyli nie reagować na jego ofertę w sposób emocjonalny, też nie reagować y jak się nazywa, zdenerwowaniem i zmartwieniem i czymś takim o nie, nie, to na pewno się nie uda, bo on nie będzie tutaj, prawda, stabilny, bo on nigdy nie był, bo coś tam, coś tam, tylko zareagować w sposób racjonalny, podjąć decyzję i iść za tym, ale tutaj chodzi też o kontrolę swojego negatywnego myślenia, w sensie myśleć pozytywnie, a nie negatywnie. No taka jest rada dla dziewczyny. Dziewczyna ma tutaj racjonalnie podejść do sprawy, aha, dobra, chcę tego czy nie chcę tego, próbuję czy nie próbuję, mi to coś yy, tutaj, no, ten związek, czy, czy to rzeczywiście ma to sens w tym momencie mojego życia? Mam na to miejsce w moim życiu, czy nie mam? Na tej zasadzie dziewczyna ma podjąć racjonalną decyzję, a nie emocjonalną, a chłopak ma coś zaproponować. No i jest teraz taki czas w, ym, w tych parach bliźniaczych pomieni i bratnich dusz, kiedy no, przychodzi pora, żeby on coś zrobił wobec Was, dziewczęta. Chłopaki, wy macie coś zrobić wobec swoich dziewczyn. Jeżeli oczywiście tutaj nie ma żadnych trójkątów, bo jeżeli są trójkąty, to absolutnie was nie namawiam, bo to nie ma sensu. Nie możecie budować miłości bliźniaczej, miłości duchowej, o tak to powiem, na czyimś nieszczęściu. No. Misiaczki, jaki jest rezultat tych działań, które tutaj będą podejmowane? Raczej przez stronę tą męską, prawdopodobnie. Jezu, dziewczęta, no to będziecie miały. No to będziecie miały. Jaki jest rezultat ci czulił? No nie wiem. Muszę wam jeszcze jakąś kart kartę wziąć, bo nie wiem. Tu jest pokazane, że coś się nie rozwali, nie, nie rozburzy. Życie się komuś nie wywróci do góry nogami. A to może różne rzeczy znaczy, oznaczać. Ktoś nie zmieni swojego życia po to, żeby być z drugą osobą, być może. To może być taki przekaz, ale zaraz ja dołożę kart, zobaczymy, co jeszcze. Zobaczymy, co jeszcze. No nie ma misiaczki happy endu. Ale dlaczego? Dziewczęta, to u Was będzie musiał być problem. Słuchajcie, no to u dziewczyn będzie musiał być, po stronie żeńskiej będzie musiał być problem. Nie ma siły, żeby to było inaczej, bo on pokazuje, kocham, nie poddaję się, zamierzam działać. Zrobię wszystko. Pokaż jej i złoży jej ofertę. To jest ta jego rada. Zrób coś, pokaż jej, powiedz. Odwzajemnij tą miłość, którą ona ci dawała przez cały ten czas, a której nie odwzajemniałeś. A dziewczyny mówią: nie, nie, to się nie uda. Ja już mam swoją stabilizację ale możecie się martwić właśnie. Wy się możecie martwić, ponieważ być może czujecie cały czas połączenie, a nie uważacie, że to jest dla was dobre na ten moment życia. Dlatego, że no dobra, niektórzy z was mają po prostu już coś nowego. Coś nowego, co jest spełnieniem marzeń. A jeżeli tak jest, to dziewczęta nie rozwalą tego, co mają, po to, żeby przyjąć tego no chłopaka. No no i nie ma happy endu. No i, no, no i co to w ogóle za dziabdziajstwo? Natomiast jeżeli nie ma żadnych trójkątów, jesteście sami we dwójkę, to być może dziewczyny mają jakieś marzenie zawodowe, albo gdzieś się przeprowadzają, albo macie jakiś inny nowy początek, bo już się zaczynam zastanawiać, dlaczego miałobyście go nie przyjąć. Skoro jesteście spełnieniem swoich marzeń i rzeczywiście macie pokazane, że nie ma przeszkód, to jest teraz ten moment, kiedy wy możecie razem coś tu. Możecie zamienić marzenie w rzeczywistość, w, w coś namacalnego. Więc nie ma przeszkód dla was pod warunkiem, że jesteście singlami oboje. Jeżeli nie, no to nie ma siły, nie będzie. Jeżeli jesteście oboje singlami, nie ma dla was żadnych przeszkód, to dlaczego się mi to nie rozwiązuje? Dlaczego jest pokazane, że nie ma happy endu? Tego nie rozumiem. Nie wiem czemu. No, nie ma pojęcia. Czemu nie ma happy end'u? Czemu nie ma happy endu? Zaczniemy się dowiemy? Oj, bos, bos. No normalnie nie mogę. Dlatego, że ktoś nie będzie miał wystarczająco dużo odwagi, żeby coś zrobić. Jedna ze stron. Nie zdobędzie się na odwagę. Albo chłopak się nie zdobędzie na odwagę, on se tu może kochać. On się tu może nie poddawać w sercu. On tu może planować jakieś rzeczy, żeby coś zrobić. Może tego nie zrobić. Tchórzy. No, jak stchórzy, to dziewczęta nie dowiecie się. No, i na tym to będzie wyglądało. No, tak to będzie wyglądało, no. Natomiast może być tak, że dziewczyna stchórzy. Co by oznaczało, że, żeby był ten happy end, ktoś będzie musiał zebrać się na odwagę. No, będzie musiał ktoś zebrać się na odwagę. I bez tego, to my se możemy tutaj gadać. No, my se tu możemy gadać. A nie będzie. Słuchajcie. Ym... A ja jeszcze kiedyś robiłam z te karty anielskie dla obu stron. Powiem zrobię jeszcze coś takiego. Jaka jest rada anielska dla Niego? To jest Twoja bratnia dusza. No, to chyba chodzi o to, żeby się utwierdził w przekonaniu, że tak, to jest Twoja bratnia dusza. To jest rada anielska dla Niego. Wypadła mi karta zaangażowania też przy nim, co oznacza, że on musi coś zrobić. Ale robimy teraz, jaka jest karta anielska dla dziewczyn? Nowa miłość, nowa osoba poruszyła Twoje uczucia miłosne. Dziewczyny, znaczy kochani, wszyscy, dziewczyny, chłopaki, wiecie co? No jest, no, jest jajo. No, jest jajo. Prawdopodobnie dziewczęta yy, po prostu są zakochane już kimś innym. Znalazły sobie kogoś innego, albo szukają nowej miłości. Ale, jeżeli nie jest tak, jeżeli nie macie nikogo, nie szukacie i czekacie na tą swoją. No, czekanie to też nie ma sensu, bo to nie o to chodzi, żeby czekać, tylko trzeba jakoś tam pracować nad sobą w tych bliźniaczych płomieniach, wiadomo. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ale, kochani, ym, być może jest to jakaś. Być może jest to jakaś informacja dla niektórych dziewczyn, że ten chłopak przynosi nową miłość, że to już nie będzie takie dzabdziaństwo, tam jakieś tam, że kiedyś zwiał, tylko rzeczywiście coś ma tutaj poważnego na myśli. Ale ja mam bardziej wrażenie z tych kart, niestety, że chłopaki. Nie wiem, czemu tak akurat to się tu pokazuje, ale mam takie wrażenie, że chłopaki mają. Teraz są otwarci bardziej na ten. Na ten na, na jest, na ten związek, na tą relację konkretną, a dziewczęta patrzą na coś nowego. No. No, niestety, bardzo możliwe, że chłopaki się po prostu wzięły. I co? Spóźniły. No, spóźniły. No, nie wiem. Misiaczki to jest na razie, to jest na ten moment. No, na teraz, na, na te najbliższe, jakieś tam, no, nie wiem, no, ile my robimy. Na, na ogół robimy na jakieś tam, powiedzmy, trzy miesiące czy coś takiego. Pewnie, że to się może zmienić, to się prawdopodobnie zmieni, bo to jednak jest jakiś proces. Na razie tak to wygląda. No, nic wam tutaj nie powiem jakoś bardziej optymistycznego. Ktoś tu stchórze. No, ktoś może nie stchórzyć, pewnie, że może. No, ale wygląda na to, że ktoś może stłużyć. No nic, misiaczki. Lecimy sobie baraneczek do rybeczek. Baraneczek do rybek. Baranek do rybek. Od baranka do rybek. Czyli normalnie po kolei tak jak jest w Zodiaku. I patrzymy, czy jest jakiś dodatkowy przekaz dla barana i jego relacji z bratnią duszą albo z bliźniaczym płomieniem. Baranku, baranku. Co u Ciebie? Wielka miłość. Baranki mają pokazane, że szansa jak najbardziej tutaj jest. Baranki są jednym z tych znaków, które mogą wyjść z tego dobrze. Wy, wam się może udać. Nie każdemu znakowi się uda. Być może dlatego, ponieważ kolektyw robiliśmy. Być może dlatego jest pokazane, no ale niekoniecznie musi być happy end. No, baranek ma szansę. No więc miszki, co wam powiem. No i jest pokazane połączenie i, e, i bratnie dusze i wielka miłość. No to no, to jest dobrze. A co ubyka? Ubyka będzie musiał być najpierw jakiś wybór zrobiony, to znaczy prawdopodobnie ubyka może być tak, że jest trójkąt. To znaczy, jedno z was ma je jakąś osobę. Być może oboje macie, ale ktoś ma jakąś osobę, i dopóki ten wybór tutaj się nie yy, rozegra, to my nie mamy na co liczyć. Musi być jakiś wybór najpierw podjęty, jakaś decyzja podjęta znaczy się dokonany wybór, żeby mogło się coś zadziać. Priorytet będzie określony u byka. i jak zobaczycie, co jest dla Was najważniejsze, to wybierzecie. Kochani bliźnięta, no, u Was, Misiaczki, będzie ciężko. U Was będzie ciężko. Jest pokazany, że jest ciężar, jest stres, jest dużo pracy, jest, jest mozolnie. Może, może być trudno. Tu, tu się może w tym bliźnięta ze swoją, ze swoją człowieką, tak? ze swoją osobą mogą mieć problem. Żeby to jakby tutaj doprowadzić do jakiegoś właśnie yy, no, pozytywnego zakończenia. No niestety bliźnięta mają, będą mieć ciężko. Nie jest pokazane, że to jest niemożliwe, ale jest pokazane tak, że to jest takie trudne, takie ciężkie. Stresu za dużo. No i ktoś ledwo zipie, ledwo zipie. No. A co uraka? Uraka będzie dokonany też będzie podjęta decyzja, będzie dokonany jakiś wybór. Rak jest na rozdrożu albo wasz człowiek jest na rozdrożu. Ktoś jest i ktoś wybierze i będzie kroczył jakąś ścieżką. Trudno powiedzieć, jaką, to jest, jest pokazane, że jest jakiś wybór. Być może znowu jest więcej ludzi, być może. I dopóki ktoś no, nie podejmie tej jakiejś decyzji ostatecznej, no to tutaj no też no, nie bardzo się to nam rozwiąże. Czyli jakieś rozdroże zostanie rozwiązane, jakaś decyzja zostanie podjęta u raków. Ale nie daje nam to informacji, czy będzie happy end, czy nie będzie, czyli to jeszcze może się różnie, może pójść i w tą i w tą stronę. Yy, kochani, lew. Miśki, wy uważajcie, bo u Was jest pokazane, że ktoś może nie być z Wami zbyt szczery. Jest brak prawdy powiedziane. Natomiast jeżeli Was ktoś blokował, no tak w sensie nawet do, do, dosłownie, fizycznie, Was blokował gdzieś na jakichś tam Facebookach, to możliwe, że Was odblokuje. No to, to powiedzmy może kogoś ucieszyć, że zobaczy nagle, o jestem odblokowana, czy odblokowany, wiecie o co chodzi. Więc takie coś jak najbardziej jest szansa, że się stanie. To by było pozytywne dla Was, bo się ucieszycie. Ale, albo się ta druga strona ucieszy, bo Wy ich odblokujecie. Ale tu dalej nie ma jasności sytuacji. Nie ma prawdy i nie ma przejrzystości, nie ma pomysłu w ogóle, jak to rozwiązać. No, tu nie ma rozwiązania, kochani. To, że ktoś was odlokuje, to jest jedno, ale to, że dalej nie wiadomo o co chodzi, to jest, to jest drugie. Kochani, panieneczka. Nie ma. Nie wiem, które z was podejmie decyzję, żeby jednak się od tego odciąć, ale ktoś pokazuje nie. Być może panna pokazuje. O, dobra, to ty sobie. zwłaszcza jeżeli jesteście dziewczyną, dziewczynę. <grych> Zwłaszcza, że jesteście dziewczyną, chłopaki. Nie. Miśki, panieneczki, jak jesteście dziewczyną, podejrzewam, że może to tak być, że on przyjdzie z ofertą, a wy powiecie nie, nie, to ja tutaj w ogóle już nie. Pozamiatane, chłopaku, pozamiatane. Tak mi się wydaje. Oczywiście nie musi tak być, może być odwrotnie. Może być to, że to panna pójdzie, a człowiek, yy, nie, ja tu już mam nowe rzeczy. Raczej nie spodziewałabym się w najbliższym czasie, żeby panna ze swoim yy, bliźniakiem lub bratnim duszem Coś tu miłościowo robiła. No misiaczki. Raczej odcinanie się, niż, niż iście w swoją stronę. No. E, waga. Waga siedzi w klatce, czyli nie wie, co zrobić, nie wie, jak zareagować, jaką przylezie, albo on nie przylezie, bo nie wie, jak ma to zrobić. Tyle w temacie. Nie ma rozwiązania, sytuacja patowa, nic się nie dzieje. Dlatego, że z jakiegoś powodu ktoś ma związane ręce i nie może zrobić ruchu w stronę drugiej osoby. Skorpion o, ze Skorpionem jak najbardziej jest wielka miłość i prawdopodobnie strona męska przyjdzie wyznać miłość przyjdzie powiedzieć, że kocha i będzie chciał coś budować, prawdopodobnie strona męska, bo to jest król, ale się nie upieram raczej tak, raczej tak słuchajcie yy, i no wychodzi na to, że to może, to może się udać tu może, chłopak może zostać pozytywnie przyjęty no, ze Skorpionem jak najbardziej Misiaczki, Szczelczyki Oj, tu nie wiadomo jak to się skończy, mamy sądy ostateczne, ale wiecie co, będzie jakieś olśnienie, i będzie jakaś, no właśnie, zastanawiam się na ile ostateczna decyzja, dlatego że, no chyba, że są jakieś małżeństwa, które się będą rozpadać, albo jakieś bardzo, bardzo ważne decyzje em, życiowe związane z tym wszystkim. Być może, być może. Nie wiadomo, w którą stronę ta decyzja pójdzie, ponieważ ta decyzja może być oczywiście taka, właściwie to dajmy sobie jeszcze jedną szansę, może być taka i to kobieta, prawdopodobnie kobieta, będzie tą decyzję podejmować. Natomiast no, nie, my nie możemy wykluczyć, bo to jest tylko pokazane, że ktoś kogoś olśni, ktoś będzie wiedział, co ma zrobić i podejmie jakąś decyzję. Nie możemy wykluczyć, że decyzja będzie odmowna. Nie wiadomo, jaka będzie decyzja, ale będzie decyzja. Yy, koziorożec. Czekajcie, mi się karty rozsypały. A, i co się dzieje, koziorożce? Co wy to mi tutaj robicie z tą energią? Koziorożec. No, koziorożec ma pokazany brak wygranej. Albo wy czujecie się. No, dobra, są dwie rzeczy. Albo wy, albo tamta osoba czuje, że przegrywa w tej sytuacji. Być może dlatego przegrywa, bo są inne osoby, więc przegrywacie z kimś, albo tamta druga osoba przegrywa z kimś, kogo wy macie. Więc tą albo w tą. Ale jest jeszcze druga sprawa. Ktoś się tutaj będzie unosił swoim ego. I pychą, i dumą, i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu może się Wam nie udać. Więc jeżeli nie ma żadnych trójkątów, nie ma żadnej przegranej, nie ma czegoś takiego, po prostu najzwyczajniej w świecie ego wlezie między Was. Czyli ktoś po prostu powie, no nie pójdę, nie będę się tu poniżać, nie pójdę, nie powiem. No to jeżeli tak, no to, no Miśki, no, no, no co Wam powiem, No, no nie będzie. No bo się ktoś uniesie. Yy, słuchajcie. Yy... O Jezu, co ja teraz mam zrobić? Wodnik. O, wodnik. a ja pierniczę. No to chyba drugi dopiero znak, który będzie miał aż tak fajnie. Po baranku. Zdaje się, że chyba nikt nie miał aż tak czadowo. Baran i wodnik teraz dopiero. Słuchajcie, no spełnienie marzeń. Jak najbardziej. Jak najbardziej połączenie. Możecie, możecie być razem. Jest bardzo duża szansa ze waszym bliźniaczym płomieniem, albo z waszą bratnią duszą. Jak najbardziej wielka miłość was może połączyć. Wielka duchowa miłość. Spełnienie marzeń. No, bardzo dobra karta. I kochani, rybeńki. Rybeńki. No, no, nie bardzo. Tutaj z kolei ktoś jest strasznie despotyczny i próbuje. Wiecie co? Też jakieś ego. To jest takie coś, że jakiś, jakiś despotyczny człowiek, który próbuje kontrolować sytuację, bardzo możliwe, że nic nie robi, tylko czeka, że druga strona zrobi. Nie wiem, które z was to będzie. Ale yy, może ktoś czekać, że druga strona coś zrobi, sam nie robi nic. Unosi się też jakąś dumą, że ja tutaj nie będę w ogóle o co chodzi, że dlaczego ja mam robić, bo ja jestem facet. Na przykład. na przykład, tak może facet myśli, bo to jest też męska energia. Bardzo możliwe, że nic nie zrobi. Bardzo możliwe, że rybeczki ze swoim człowiekiem, yy, to w, w tej relacji mężczyzna nie zrobi tego, co powinien zrobić. No? Ale jest też możliwe, że ktoś ma jakiegoś męża albo jest czyimś mężem. Niekoniecznie jest to szczęśliwe małżeństwo, ale na przeszkodzie stoi. Nie bardzo bym się tutaj spodziewała, że coś tutaj będzie, kochani. Może być też jakaś manipulacja ktoś może próbować kimś jakoś tutaj rządzić. Nie jest to zbyt taka przyjazna energia, jeżeli by chodziło o wielką miłość, taką wiecie, duchową itd., itd. Także rybeczki, no, być może jeszcze będziecie musieli, kochani, poczekać. Słuchajcie, zrobimy sobie teraz. Wybierz kartę dla bliźniaczych, płomieni i bratnich dusz. Wybierzcie jeden, dwa albo 3 Jako taki dodatkowy przekaz, jeżeli ktoś tutaj. No, coś jeszcze by chciał się dowiedzieć więcej. Nie musi to w ogóle być podobne do tego, co usłyszeliście przed chwilą, bo no, to nie musi się uzupełniać. To może być po prostu przekaz dla innej grupy ludzi. Dlatego będziecie musieli już na intuicję wziąć to, co wam bardziej pasuje. Jeżeli wam spasowało to, co już usłyszeliście, to ten przekaz może po prostu nie być dla was. Albo uzupełni, albo, albo nie uzupełni. Jeżeli nie uzupełni, to wcale nie musi być dla was. Po prostu nie bierzcie wtedy tego pod uwagę. Ja słuchajcie, nie lubię wybierz kartę. Robię to tylko dlatego, że wy, niektórzy chcecie i lubicie to tak jeszcze na zakończenie mieć, więc robię to dla was. Ale ja ja tego w ogóle nie czuję. Także no. Ale wam zrobię, bo czasami ludzie mówią, że o fajnie, fajnie. No więc jedyneczka dwójeczka i trójeczka. Dobra. I jeszcze karta anielska na dodatek. Jedyneczka. I pamiętajcie, jeżeli to się po, Jeżeli tamto wam pasowało i to potwierdzi, to to jest wasz przekaz. Jeżeli tamto wam pasowało, a to będzie zupełnie inne, to prawdopodobnie nie jest wasz przekaz. Jedyneczka, dwójeczka. A jeżeli tamto wam nie pasowało, i tu, tu wam będzie pasowało, no to to jest wasz przekaz. Proste. No to po co ja to tłumaczę, Jezu? Jedyneczki. Miśki tu jest ni niestety negatywna informacja dlatego pamiętajcie jeżeli tam wam wyszło coś co wam dało nadzieję i wam pasuje to to nie jest dla was to jest dla jakichś jedyneczek które nie usłyszały tutaj nic dla siebie i nie mają być może to jest dla tych jedynek które nie mają żadnej wiary ponieważ no, nie ma decyzji nie ma w ogóle żadnej jakiejś tutaj wiary w to, że coś z tego będzie i jest pokazane, że nie ma wystarczająco dużo tutaj y, przyciągania między wami albo chemii. Albo jest tak, że ktoś pozostaje w związku, w którym nie ma miłości, i to jest przeszkoda dla związku bliźniaczych płomieni lub bratnich dusz, albo chwilowo jedno z was lub oboje jesteście zablokowani na tę miłość. I dlatego to jest, y, to jest problematyczne, y, problematyczna informacja dla. Bliźniaczy pominięty i bratnik dusz, które wybrały jedynkę. Dwujeczka, to może być ten jedyny, ale. Ale co, ale dlaczego piątka? Ale tak, jakby się coś tu nie mogło wydarzyć. Tak, jakbyście. To jest piątka mieczy. To jest tak, jakbyście mieli go lub ją, mieli tą osobę tak. Ym, tak no, nie, nie chcę mówić na chwilę, ale tak, jakby. Wezmę to, co mi daje, mimo że yy, nie ma z tego nic bardzo, bardzo poważnego, ale nacieszę się przynajmniej tym, co mam. Ale tak naprawdę nie daje mi to pełni szczęścia. Tylko pytanie, dlaczego? Czy to jest tak, że ktoś wam okruszki rzuca? No to uważajcie na takie coś, bo to już nieważne, jaki by to nie był płomień. To, to nie może być jaki niewiadomo, jaki płomień. To królse może być płomieni w ogóle i co z tego? Jak wam rzuca okruszki, to niech spada na drzewo okruszkowe. Kurde! Co to w ogóle ma być? Żeby do Was ktoś przychodził, kto jest być może rzeczywiście Waszym bratnim duszem albo płomieniem, bo jest napisane, tak, tak, to bardzo możliwe, że to jest ten jedyny, ta jedyna. A tu jest pokazane, ale to tak, jakby nie do końca tutaj ktoś miał y, jakieś poczucie, że, że to mu daje szczęście. Ktoś tak, no dobra, no to, 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 to mam to, ale no nie mam wszystkiego. To dam Ci tyle, to bierz, da, dam Ci palec, ale nie dam Ci całej ręki. No na takiej zasadzie. Tu uważamy, dwójeczki, wy uważajcie na tego człowieka, bo on może przyjść, może coś obiecać, może coś nie wiadomo co powiedzieć, a nie będzie tutaj z tego takiego zwycięstwa, jakbyście wiecie co. Może się ktoś usły ucieszyć, że przyjdzie człowiek do niego i pomyśli: o, ale fajnie, fajnie, biorę. A potem ten człowiek na przykład znowu się tak troszeczkę zdystansuje, bo coś jest nieuleczone między wami. No niestety. A trójeczki mają coś do uleczenia. Dobra, kochani, zanim powiem, to chcę powiedzieć jedną rzecz. Wszyscy, którzy tam dostali jakiś przekaz, zanim robiliśmy, wybierz kartę, i to jest dla was. I, jest, i jesteście zadowoleni, bierzcie tam, to nie patrzcie. Słuchajcie, wszystkie trzy numerki: 1, 2 i 3 są dla tych, którzy mają przeszkodę. Jest pokazane jaka przeszkoda. Wszystkie trzy numery są dla tych, którzy nie będą prawdopodobnie razem w najbliższym czasie albo będą na chwilę, ale zaraz potem się to znowu tak no troszeczkę rozwali. I nie jest to wcale, w ogóle nie oznacza to, bo większość z Was pewnie wybrała, że nikomu się nie uda. To nie jest tak. Są tacy, którym się uda. I tam były, to był podział na znaki i tak dalej. Natomiast te numerki 1, 2, 3 to widać, że są tylko dla tych, którzy mają jakieś problemy nieuleczone. Jedyneczki dostały pokazane, że ktoś siedzi w związku bez miłości i to jest przeszkoda, albo że się na tyle zdystansowaliście do siebie, że się nie kochacie na tyle. Dwójeczki dostały ten przekaz, który był przed... Jaki to był przekaz? Który był przed chwilą, że ktoś może się na chwilę pojawić, a potem może... Nie będziecie czuli, że wygraliście tutaj, że coś dostaliście. W ogóle o, takie rzucanie okruszków. A trójeczki mają uzdrowić swoje... Y, y, no, o Jezu, sprawy rodzinne, Wy, wybacz swoim rodzicom i pustelnik, czyli karta przemyśleń, samotności. No, też oznacza, że no, nie będziecie razem, ponieważ ktoś się musi schować w jaskini, żeby przemyśleć swoje dzieciństwo, żeby coś jeszcze przerobić. Tu są pokazane lekcje, jakie są jeszcze do przerobienia. No, nie, nie przewidziałam tego, zanim powiedziałam, że jeden, dwa, trzy, ale tak to wyszło. Lekcje, jakie są do przerobienia. I te lekcje są u jedynek, dwójek lub trójek nieprzerobione, ale jeżeli są przerobione, to to nie jest dla Was przekaz w ogóle. Trójeczka, samotność, przemyślenia, wgląd, być może terapia. Nie mówię, że nie. Yy, I uzdrowienie spraw rodzinnych, zwłaszcza wybaczenie rodzicom, jest pokazane dla trójeczek. No ciekawe. No dobra, misiaczki. Słuchajcie, tyle. Buziaczki, pozdrowionka. Widzimy się jutro na tygodnióweczce. No i co? No i tyle. No papa, pa, kochani, no papa. Pa.